Witajcie kochani w kolejnych stylówkach mody ekokreatywnej. Dzisiaj pokażę Wam kolejnych dwóch projektantów, a konkretnie najnowsze kolekcje jesień-zima 2020-2021 Versace oraz kolekcji Miu Miu. Oczywiście wszystkie stylówki są z second handu i z rzeczy vintage, a także z rzeczy, które mam od dawna w szafie. Chciałabym pokazać Wam przez to, jak można użyć swoje rzeczy, które już od dawna mamy, jak można ubrać się w second handzie w taki sposób, żeby wyglądać naprawdę jak z wybiegu i wcale, że nie trzeba robić zakupów w sieciówkach, które tylko kopiują od wielkich projektantów te najmodniejsze trendy. No i kochani, dzisiaj zaczniemy od kolekcji Versace. Powiem Wam, że ta kolekcja jest dosyć ciekawa, dosyć błyszcząca, dosyć kolorowa. Jest dużo wzorów. Zobaczcie, na podglądzie pokażę Wam takie migawki z tej kolekcji, na przykład łączenie ciekawych takich wzorów zwierzęcych, na przykład zebrowych z kwiatami, z jakimiś takimi kolorowymi, bardzo wyrazistymi, nawet jaskrawymi kolorami i wzorami. Ja trochę się tutaj też zainspirowałam tym, natomiast nie bardzo podobały mi się na przykład białe buty. Ja nie jestem specjalną fanką białego obuwia w ogóle, nawet Adidasów. Powiem Wam, że tak zwane sneakersy też wolę raczej w innych kolorach. Nigdy jakoś nie lubiłam białych butów specjalnie. W związku z tym ja tutaj będę dawać Wam pewne zamienniki, które mnie się bardziej podobają, ale oczywiście jeśli Wam się podobają takie białe buty, jak najbardziej. Chociaż powiem Wam, że widziałam ostatnio koleżankę w fajnych białych martensach i to już całkiem nawet do mnie przemawia, ale generalnie raczej wybieram i pokażę Wam tu inne obuwie. Natomiast bardzo ciekawy jest według mnie trend takich błyszczących, małych, pudełkowych torebeczek, nawet dopinanych tutaj u Versace jeden do drugiej, na przykład w różnych kształtach, kolorach, zebranych razem do kupy, że tak powiem. Całkiem fajnie, śmiesznie to wygląda, chociaż podejrzewam, że nie jest to zbyt praktyczne trzymać rzeczy w kilku różnych torebkach. No ale kto wie, może się to przyjmie. Pokażę Wam za chwileczkę trzy stylówki inspirowane tą najnowszą kolekcją. I tak, pierwsza stylóweczka to jest to, co mam na sobie. Zobaczcie, zobaczcie najpierw pierwowzór. Taka stylówka z takim kraciastym żakietem z kolorem bordo i ten żakiet jest dosyć mocno spięty, także praktycznie tam nie widać drugiego ubrania. Ja tutaj troszeczkę zmodyfikowałam tą stylówkę i żakiet jest podobny, zobaczcie, ten mój żakiet nawet ma dość podobny wzór i kolorystykę, natomiast i też jest spięty paskiem, natomiast ja tutaj troszkę dodałam jednak spódnicę, ponieważ no wiadomo, w życiu takim codziennym nie będziemy raczej paradować w aż tak krótkim żakiecie bez żadnej spódnicy. Mało kto się tak odważy, no ja na pewno bym tak nie wyszła, więc u mnie taka króciutka spódniczka dodana pod spodem, ale ona jest w podobnym kolorze, więc praktycznie nie rzuca się w oczy. Do tego takie botki, które tutaj również u Versace dosyć dużo takich na mocnej podeszwie, takich mocniej zbudowanych. U mnie takie prezent od koleżanki, takie a la zamszowe botki właśnie też na takiej grubszej lekko podeszwie z obcasem i one są też w kolorystyce ubrania, więc myślę, że to wygląda całkiem spoko. No i do tego mamy oczywiście torebkę w kolorze, tutaj podobnie właśnie jak u Versace, one są zgrane kolorystycznie. Zresztą Versace, zobaczcie, tutaj zrobił kilka stylówek w podobnych kolorach i właśnie to są takie bordo, czerwienie, czernie i biel połączone razem. Zobaczcie też tutaj załączam też stylówkę tą samą z dodanymi białymi okularami, podobnie właśnie jak w tych stylóweczkach z wybiegu wielkiego projektanta. Mnie się to nawet podoba, powiem Wam, te okulary. Może buty nie, ale okulary są według mnie całkiem w porządku. I druga stylówka na bardzo podobną właśnie też Versace'ową stylówkę. Zobaczcie, to jest właśnie też ten sam płaszczyk, ale rozpięty, do takiej też dość podobnej do ich spódniczki, tylko u mnie jest to spódniczka bardziej w maxi kratkę. Nie jest to taka drobna krateczka, ale ma podobny fason, bo jest też taką jakby taka falbankowata lekko, ona jest bardzo rozszerzona dołem. No i w kolorystyce biel, czerń i bordo. Ja tutaj zrobiłam jeszcze dodatkowo z czerwienią, można by to oczywiście wszystko w jednym tonie utrzymać, ale ja stwierdziłam, że trochę zaszaleję kolorystycznie i Dodałam tutaj czerwony sweterek zapinany, który jest wsadzony do spódniczki, do tego paseczek pod spód. No i bordowa torebeczka, bordowe botki pod kolor płaszcza. Według mnie fajna ta kolorystyka jest, bardzo mi się to podoba, powiem Wam, i wydaje mi się, że to jest ciekawa rzecz właśnie na jesień, zimę, bardzo praktycznie, oczywiście z pominięciem tych białych butów, które na polską aurę i pogodę raczej się nie sprawdzą, chyba że ktoś naprawdę należy do osób takich, które stąpają jak księżniczka, jak to się mówi. Ja niestety nie należę do takich. U mnie raczej jest to tak, że te buty za każdym razem nadają się do kompletnego mycia, czyszczenia i tak dalej, bo jestem dosyć szybka. W związku z tym u mnie buty te same, czyli te bordowe właśnie botki, takie bardzo praktyczne, łatwo wymyć, opłukać wodą, postawić przy piecu czy przy kaloryferze i będą szybciutko schły. No dobrze, i kolejna i właściwie ostatnia stylówka od Versace, inspirowana Versace, to stylówka ze swetrem. Ja tutaj się wzorowałam, zobaczcie, na takim swetrze czerwonym, bardzo krwistym. I ten sweter jest według mnie przepiękny. Ta stylówka to jest jedna z moich ulubionych chyba stylówek na tym pokazie. Ten sweter naprawdę ma przepiękny kolor i bardzo podobają mi się te kwiatowe hafty w takich kontrastujących barwach. Przemawia to do mnie, powiem Wam, chociaż oczywiście znowu tutaj mamy bardzo krótki strój. W zasadzie nie wiadomo, co tam jest, czy to są jakieś króciutkie spodenki, czy tylko koszula tam wystaje spod tego swetra. No więc oczywiście ja tutaj dodam poziom jeden. No i kochani, zobaczcie, u mnie nie trzymam się tej kolorystyki, ponieważ nie mam takiego swetra. Powiem Wam, że chciałabym, ale nie mam. Natomiast mam taki piękny, oversize'owy, naprawdę długi sweter, który niedawno kupiłam, sweter vintage z przepięknymi haftami. Jeszcze raz to mogę Wam z bliska pokazać. To są hafty, które są zrobione z takich koralików, misternie bardzo wyszytych ręcznie. I między innymi jest to kolor złoty, czerwony, niebieski. Bardzo ładnie to jest zrobione. I według mnie nawet, no jest to takie trochę kiczowate, ale w tym kiczu jest coś ładnego, coś takiego, jakiś taki sznyt fajny. W związku z tym postanowiłam użyć tego swetra i użyć go zamiast tego ich swetra. I do tego swetra dodałam tutaj warstwę, a ponieważ dużo tych ich stylówek było takich dosyć błyszczących, jak to Versace, to dodałam taką bardzo, bardzo króciutką spódniczkę, którą kupiłam za 3 zł niedawno na wyprzedaży. Zobaczycie w holu lumpeksowym. Bardzo, bardzo króciutka spódniczka. Wystaje mi tylko taki wąziutki paseczek na dole, ale przynajmniej widać, że coś tam jest. I wydaje mi się, że do tego złotych koralików, tu między innymi, które są na swetrze, tutaj ten złoty i czerwony w takiej mikropostaci będą fajnie się prezentować. To jest już takie może troszkę nawet wieczorowe. Ja bym powiedziała, że praktyczne podejście, bo kochani, no bądźmy szczerzy, no to są stylówki na wybieg, ale w życiu codziennym musimy być praktyczni. I no na przykład do takiej spódniczki na imprezkę możemy sobie włożyć piękne czarne body albo jakąś bluzkę czarną, topik krótki i na wierzch taki sweter jako ocieplacz, jak najbardziej, na drogę czy też po prostu, jeżeli nie jest aż tak gorąco, będziemy wyglądać cudownie, a jeżeli będzie nam gorąco, będziemy tańczyć, można po prostu ten sweter zdjąć. Więc myślę, że spoko pomysł. No i ja mam tutaj takie przezroczyste, takie cieliste kabaretki, ponieważ nie chciałam jednak występować tak jak u Versace z gołymi nogami. No byłoby to zupełnie nierozsądne, jak chodzi o naszą pogodę polską, szczególnie w zimie. No i do tego czarna torebka. Też tutaj wybrałam takie, które jakby pasowały stylistycznie do tych ich kolekcji. I takie botki zamiast tych białych zdecydowałam się na takie też mocne buty. Takie, u nich były też takie do łydki buty, dosyć mocne podeszwy. I ja tu też wybrałam takie fajne zimowe botki skórzano-zamszowe z takim nowoczesnym designem z przodu. To jest taka fajna kropka, zobaczcie. One są naprawdę ciepłe, bo to są buty ocieplane futrem w dodatku. I naprawdę są świetne, takie nowoczesne, wygodne bardzo i robią chyba podobny, wydaje mi się, efekt, takie wrażenie właśnie trepowe trochę jak u Versace. Ciekawa jestem, co myślicie o tej stylówce. Mnie się nawet ona podoba, jest taka inna i jest taka nowoczesno-wintydżowa. To mi się właśnie w niej bardzo podoba. Jednocześnie jest dosyć glamour według mnie. Także to by była taka zimowa imprezka dla mnie. No i właściwie, kochani, tyle, jak chodzi o Versace. I teraz przejdziemy do Miu Miu. I Powiem Wam, że u Miu Miu trochę tak powiało mi rodziną Adamsów, bo tutaj te makijaże takie mroczne, trochę jakieś femme fatale, te kobiety wystylizowane, modelki. No i dużo strojów nawiązujących do takich napoleońskich płaszczy z brochami, z takimi dużymi klejnotami. No bardzo dużo klejnotów ogólnie, obcasów, klejnotów i najbardziej podobały mi się, kochani, u nich płaszcze, długie płaszcze, dużo było tych płaszczy. I jedno to były stroje wieczorowe, drugie to były te płaszcze, które mnie zafascynowały, bo zobaczcie, naprawdę piękne, bardzo długie, nie bardzo praktyczne, że ten płaszcz będzie się po błocie nam tutaj może po ziemi walał w naszym klimacie, ale przepiękne, mięciutkie, w pięknych kolorach, naprawdę zachwyciło mnie to. No więc zobaczycie stylówki troszkę codzienne i troszkę wieczorowe. I teraz tak, zaczniemy od bardziej codziennych i przejdziemy do takich już super wieczorowych. No i na pierwszy ogień stylówka, zobaczcie, u nich jest to taki jakby kombinezon, czy też bluzka i spodnie, ale w jednym odcieniu, w jednym deseniu takim, jakby to są takie kraty, w pięknych kolorach. Właściwie oni zrobili kilka stylówek w podobnym stylu. Zobaczcie, tu jest taki ze spódnicą komplet i takie dwa jakby właśnie kombinezony, czy też to są leginsy z bluzką i swetrem. Bardzo fajny styl, akurat to mi się podobało, bo nie wszystkie te ich kreacje dzienne, że tak powiem, mi się spodobały, ale to jest fajne, te kraty w różnych odcieniach, fajne połączenia, do tego pas i to bardzo przedłuża nogi, to naprawdę powoduje, że wyglądamy smukło i że te nogi wyglądają na dużo dłuższe, no i plus obcasy robią też ten efekt. Oczywiście ja nie mam strojów od Miu Miu, w związku z tym kombinacja, nawiązanie to będzie. No i tak, zacznę od niedawno pokazywanych w holu takich leginsów. One są w kratkę i one mają też taki fajny tutaj lampas właśnie z bordowym kolorem, co mnie też właśnie zainspirowało, żeby ich użyć. Kratka też są takie, mają takie pionowe przeszycia, są dosyć wysokie, tutaj idą aż troszeczkę nad pas. Do tego po prostu zwykła czarna bluzka, żeby stanowiła ona tło. I dwie wersje. Pierwsza wersja będzie z bordowym swetrem, to jest ten sweter kaszmirowy. On jest na mnie troszkę za duży, ale dlatego właśnie będzie idealnie wyglądał z paskiem, bo jednak ma dość wąski krój. I to jest kaszmirowy sweterek zapięty częściowo tylko, a właściwie na jeden guzik u góry, bo tak też podobnie właśnie wyglądają te stylóweczki Miu Miu. I do tego broszka, pasek i to robi nam już całą stylówę w zasadzie, do tego budki jakieś. Ja tutaj włożyłam do akurat tych stylizacji takie budki, o, tutaj mam już bardzo wiele lat, je mam w szafie, ale są świetne. To są Conch Polo buty skórzane z takimi kratkowymi sznurówkami. Sznurówki mają kratkę Burberry na sobie, czego nie widać, bo już jest sprana bardzo, ale są bardzo stylowe i pasują tutaj, wydaje mi się, do ich właśnie stylu. No i bardzo mi się podoba ta stylówka. To jest ta bardziej praktyczna stylóweczka, którą myślę, że nawet spokojnie można by włożyć do pracy. Pasek skórzany na to i torba i można pomykać do pracy na zakupy, bo to jest bardzo, bardzo wygodne, ciepłe i przyjemne. Dzięki temu swetrowi i jedwabnej koszulce pod spodem. Przytulne, miłe i przyjemne. Druga wersja jest troszkę bardziej na wieczór. Moglibyśmy po prostu sobie na wieczorną imprezę iść prosto z pracy, tylko zmieniając taki sweterek na taki krótki i właśnie tak jak tutaj u Miu Miu, z takimi kryształami i cekinami wyszywany, co robi taki już właśnie bardzo wieczorowy efekt. To jest jedyna taka aż bardzo ozdobna rzecz, jak chodzi o swetry u mnie. Czekaj, no może nie jedna, ale jedna z dwóch. Taki właśnie cekinowy sweterek, znów przypięty u góry broszką i związany paseczkiem. A takie dwie stylóweczki bardzo podobne, jedna bardziej dzienna, jedna bardziej wieczorowa. Ale całkiem, powiem Wam, że całkiem mi się to spodobało. Myślę, że jest szansa, że tak wyjdę. No i teraz przechodzimy do coraz bardziej wieczorowych ciuszków. Następna stylówka to będzie coś takiego, zobaczcie. Oni mają właśnie dużo tych takich klejnotowych stylizacji i takich właśnie raczej krótkich gór, krótkie topy to są, takie do biustu, za biust. Ja tu wybrałam taką przepiękną bluzkę firmy Lace and Beads. Powiem Wam, że wcale nie tania ta bluzka jest na internecie, jak oglądałam. Kupiłam ją za kilka złotych. naprawdę jest bardzo ładny. Zobaczcie, to jest taki tiul, właśnie kiedyś była już w holu, z takimi, w taką jakby kratkę przeplatanymi cekinami, wyszywana i perłami. I ma stójeczkę, długi rękaw, a z tyłu ma takie fajne otwarcie na plecach. No i do tego nie miałam długiej spódnicy, ani też takich eleganckich spodni z wysokim stanem, chyba muszę takie sobie sprawić. Więc włożyłam do tego elegancką skórzaną spódnicę brązową, bo tutaj zauważyłam, że u nich właśnie dużo brązów się łączy z tymi kolorami i to mi się dosyć podoba. Wysoki stan, więc pasuje do tej krótkiej bluzki i do tego włożyłam sobie vintage'owy paseczek, który też już wiele razy pokazywałam. No i botki takie, tutaj mam zamszowe z dziureczkami, takie dosyć stylowe, na fajnej podeszwie, takiej troszkę podwyższonej z obcasem. Wydaje mi się, że to naprawdę wygląda całkiem fajnie. Do tego jakaś elegancka torebeczka i już można iść na jakiś koktajl lub imprezę. No i idziemy jeszcze dalej. Tutaj bardziej taka na wczesną jesień stylówka, bo użyłam, zobaczcie tam na zdjęciach, to już jest bardziej taka inspirowana w ogóle całością tej kolekcji niż konkretną stylową. Taka jedwabna bluzka ze stójką z przypiętą broszką, żeby utrzymać to w tej konwencji Miu Miu. Do tego spódnica z czystego jedwabiu, takie fajne wzory i zobaczcie, tutaj się inspirowałam tymi rozcięciami wzdłuż nogi, które są bardzo modne i które właśnie też pojawiły się u Miu Miu. No i na to płaszcz, ten mój taki płaszcz czarny, tutaj jest, który pokazywałam również wełniany z Wallis. Retro, który całkiem niedawno kupiłam, on jest przepiękny, naprawdę, no jak go teraz włożyłam, to aż mi się miło zrobiło, bo jest tak fajny, ciepły, długi i taki, no aż chce się go nosić, więc tutaj uzupełnia tą stylóweczkę. No i ostatnia, kochani, dzisiaj stylówka, to już stylówka zupełnie wieczorowa i to jest naprawdę taki wieczór gala. Tutaj dużo u nich było takich atłasowych sukien do ziemi, w różnych barwach, takich dosyć nasyconych. Ja wybrałam zieloną swoją suknię vintage. Ona jest taka na lata 60. Ma przepiękny, taki błyszczący atłas w cudownym kolorze. Jedna z tam z sukni Miu Miu właśnie miała dokładnie taki kolor. One były troszkę bardziej z lejącego materiału, no ale ja mam taką suknię i pewnie ją kiedyś użyję. W związku z tym zrobiłam stylówkę, która będzie przydatna po prostu. Kolor jak najbardziej pasuje i do tego postanowiłam włożyć te same buty, czyli takie troszkę mocniejsze, aczkolwiek tutaj każde wieczorowe buty nawiązujące czy to do koloru, czy cieliste, czy nawet czarne by fajnie wyglądały. I zobaczcie, do tego już też poszłam na całość i taki pelerynkowy, bez zapięcia, jedwabny płaszcz, to jest też retro. Kiedyś dostałam ten płaszcz z Anglii, od rodziny. To jest jakiś naprawdę bardzo elegancki, szyty przez krawca płaszcz, ma przepiękną jedwabną podszewkę białą, no i jest cały z jedwabiu, takiego atłasu, grubego jedwabnego atłasu. No jest naprawdę boski i bardzo rzadko mam okazję go nosić, bo jest tak elegancki, że no nawet nie wypada go często wkładać, bo no nie ma gdzie po prostu. To jest coś na jakieś koncerty, premiery, opery i bale po prostu charytatywne, więc mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane go włożyć kiedyś. No ale do tego jak najbardziej, do tej sukni atłasowej, zielonej na wierzch i do tego tutaj zobaczcie, przepiękna moja torebka, jak najbardziej mi spasowała kolorem, bo ona ma w sobie taką zieleń soczystą. Torebka Mafia Williamson dla Hannes i Moritz, designerska kolekcja limitowana. Jestem bardzo dumna, bo tą torebkę też kupiłam kiedyś w Ludeksie, jeśli widzieliście wcześniejsze programy, to pewnie ją widzieliście też. A zresztą jest na mojej stronie Facebooka jako ikona główna mojego vloga, mojej strony. No także kochani, mam nadzieję, że się Wam to podobało. Inspirujcie się sami, zajrzyjcie na tę kolekcję i może coś innego całkiem Was zainspiruje. Ja chciałam Wam pokazać, jak wykorzystać stare, nowe, ale nowe oczywiście używane ubrania i co można z tym wszystkim zrobić, jak zmienić to w swoją inspirację. Mnie się to wszystko bardzo podoba, bo odkrywam dużo fajnych rzeczy, które mogę zrobić ze swoimi starymi ciuchami. To naprawdę jest super zabawa, spróbujcie sami. I kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za wszystkie subskrypcje. Jeśli oglądacie, to zasubskrybujcie i wciśnijcie guziczek, powiadomienie bo bardzo mi na tym zależy, żeby kanał się rozszerzał i żeby coraz więcej ludzi ubierało się w second handach i oszczędzało środowisko. Kochani, żegnam Was i do zobaczenia w holu lumpeksowym już za kilka dni. Cześć! Pozdrawiam wszystkich.